Rok 2012 obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć, które były realizowane na terenie gminy Lubawa. Dzięki własnym środkom, dofinansowaniu z budżetu państwa, a także przy znacznym udziale środków unijnych, zostały zrealizowane ważne zadania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców. Znaczącą część wydatków inwestycyjnych stanowiły przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją i naprawą dróg oraz te, które kompleksowo poprawiły estetykę i funkcjonalność gminnych miejscowości. Na mapie inwestycyjnej gminy nie zabrakło także remontów szkół, placów zabaw i świetlic wiejskich oraz dofinansowań dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mieszkańcy Łążyna mogą pochwalić się odnowioną elewacją świetlicy. W miejscowości Łążyn zakończono prace związane z wymianą dachu na świetlicy wiejskiej. Również budynek został docieplony, wymieniono również i okna, zrobiono całą elewację. Również praktycznie wykonano chodniki w miejscowości Łążyn. Ta inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie za cenę brutto ponad 425 tysięcy zł zrealizowała firma Transbud z Kownatek i zostało one dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kolejną inwestycją, która uzyskała dofinansowanie tym razem w wysokości 200 tysięcy złotych w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 było zagospodarowanie Centrum Wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową. Chociaż termin realizacji założono na maj 2013 roku, wykonawca firma Skanska S.A. zadanie wykonała już w listopadzie 2012 roku. W ramach inwestycji o wartości brutto prawie 450 tysięcy zł między innymi zostały wybudowane trzy place rekreacyjne pełniące rolę parkingów zlokalizowane przy ośrodku zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej. Położono także prawie 400 metrów kwadratowych chodnika, krawężniki i wykonano zjazdy. Nowy wygląd zyskała także świetlica wiejska w Wyszwałdzie, gdzie zrealizowane zostały zadania polegające na przebudowie dachu świetlicy wraz z wykonaniem elewacji. Zamawiającym była Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa, a przedmiot zamówienia był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów. Realizacja zadania kosztowała ponad 82 tysiące zł brutto. Działalność świetlicy w nowej odsłonie zainaugurowało spotkanie autorskie ze Zbigniewem Branachem, wieloletnim dziennikarzem, autorem kilkuset reportaży, tekstów publicystycznych i książek. Prawie 100 tysięcy zł zostało zainwestowanych w modernizację budynku zaplecza sportowego, ogrodzenia płyty boiska oraz monitoring w parku w Fijewie. W ramach przeprowadzonych prac wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, dwa pomieszczenia dla drużyn piłkarskich z szatnią, toaletą i prysznicem oraz pomieszczenie dla sędziego. Ponadto wyrównano także płytę boiska i zamontowano barierki oraz piłkochwyty. Jesienią 2012 roku zakończyły się ważne inwestycje drogowe realizowane na terenie lubawskiej gminy. W październiku odbył się odbiór techniczny zadania polegającego na odnowie nawierzchni drogi Rożental-Gierłosz. Zadanie realizowało przedsiębiorstwo budowy dróg mostów i robót inżynieryjnych Budromost z Ostrudy i polegało na odnowie dwóch odcinków o łącznej długości 500 metrów bieżących. Odnowa nawierzchni miała za zadanie wykonania dwóch warstw bitumicznych 2 i 3 cm. Do tego dochodzą rowy i pobocza, które żeśmy też wykonali.
W listopadzie zakończyła się natomiast przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1214 Rożental-Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do miejscowości Wałdyki. No jest to ważna droga, bo tutaj w zasadzie trzy miejscowości korzystają z tej drogi. Zależało nam na wykonaniu tej drogi. No była to droga w najgorszym stanie. Tu trzeba powiedzieć, że w zasadzie gdybyśmy tego nie zrobili w tym roku, to za rok, za dwa tej drogi by nie było wcale. Tu praktycznie był tragiczny stan techniczny. Dlatego udało nam się namówić do wspólnej inwestycji starostwo. No więc tutaj ta inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie na ten rok z budżetu państwa to jest 30%. Pozostały udział to jest właśnie udział właśnie powiatu iławskiego i gminy tutaj Lubawa, czyli to jest po 35%. W ramach przebudowy nasza firma na 5-kilometrowym odcinku położyła warstwę ścieralną. Wykonaliśmy też część robót związanych z budową nowych chodników, zjazdów na posesję i wykonaliśmy również pobocze na tym odcinku drogi. Przebudowano chodniki, wykonano przejścia dla pieszych oraz oznakowania poziome i pionowe. Natomiast w roku 2013 rozpocznie się przebudowa dróg wojewódzkich wraz z chodnikami na odcinkach Rodzone-Sampława oraz Lubawa-Tuszewo. W czerwcu minionego roku zakończyła się realizacja projektu systemowego pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w gminie Lubawa. Wartość zadania wyniosła ponad 261 tysięcy zł, z czego 85% stanowiły środki europejskie i 15% dotacja celowa z budżetu krajowego. W ramach projektu nasze szkoły wzbogaciły się o liczne pomocy. Muszę powiedzieć, że chętnie uczestniczymy w takich projektach, ponieważ dzięki tym projektom nasze gabinety, nasze klasy wzbogacają się o nowe pomoce, które służą nam zarówno do realizacji danego programu, jak i później w pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej z dziećmi. Zadanie realizowane było w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 912 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W 2012 roku gmina wykonała wiele remontów szkół. Między innymi zrealizowano drugi etap prac związanych z osuszaniem ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki. Zakończyły się także prace polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ściany piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Złotowie. Z ważniejszych remontów i modernizacji zrealizowanych w pozostałych placówkach oświatowych należy wskazać wymianę około 50 okien w szkołach w Rożentalu, Złotowie, Kazanicach i Byszwałdzie. Ponadto wyremontowano pomieszczenia przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Prątnicy, klasy lekcyjne w Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki i położono chodnik przy Szkole Podstawowej w Rumienicy. Na różnego rodzaju zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych w 2012 roku wydatkowano około 300 tysięcy zł. Samorząd gminy niezmiennie dba o tworzenie bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. W ciągu ostatniego roku zakupione zostały nowe urządzenia na place zabaw, m.in. w Rożentalu. Ogrodzono także place w Grabowie i Lubstynie. W 2012 roku gmina przeznaczyła ponad 380 tysięcy zł na remont świetlic wiejskich. W ramach tych środków zrealizowano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie, remont świetlicy w Czerlinie, Kazanicach, Lubstynku, Pomierkach, Prątnicy, Gierłoży i w Złotowie. W Rumienicy wyremontowano nawierzchnię istniejącego placu pod świetlicą, gdzie wymieniono płytki chodnikowe na nawierzchnię z kostki polbrukowej. Zakupiono również i zamontowano wiaty przystankowe w sołectwach Wałdyki, Grabowo, Gutowo.
inwestycje zrealizowane w ostatnich latach kompleksowo modernizujące system wodociągowy skutkują wysoką niezawodnością dostaw oraz spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia. Uchwałą Rady Gminy Lubawa z dnia 28 czerwca 2012 roku Samorządowy Zakład Budżetowy został przekształcony z dniem 1 października w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitan zakładowy wynosi 7 255 000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje Gmina Lubawa. Nowa forma prawna pozwoli na pełniejsze korzystanie z funduszy europejskich i realizowanie nowych zadań polegających na budowie systemu zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2012 roku gmina zakupiła 75 sztuk małych przydomowych oczyszczalni ścieków i 30 sztuk dużych przydomowych oczyszczalni na kwotę blisko 210 tysięcy zł brutto. Z programu realizowanego przez gminę skorzystało 105 gospodarstw. Program realizowany jest już trzeci rok i planowana jest kontynuacja. Gmina Lubawa wspólnie z 18 gminami należy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, na terenie którego działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Spółka z o.o. Spółka realizować będzie drugi etap budowy zakładu. Koszt zadania wyniesie około 62,5 miliona złotych, z czego większość środków pochodzić będzie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mijające 12 miesięcy to kontynuacja doposażania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Najważniejszym wydatkiem był zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotowo. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki montażowi finansowemu z kilku źródeł. 150 tysięcy złotych przekazał Związek Główny OSP RP, 145 tysięcy złotych to dotacja dla jednostki OSP Złotowo z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z budżetu gminy Lubawa pochodzi pozostałe 255 tysięcy zł. Wóz jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Producent w porozumieniu z druhami OSP Złotowo dostosował zabudowę umożliwiającą montaż wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, w które dodatkowo został wyposażony pojazd. Uroczyste przekazanie wozu odbyło się 28 października. W minionych latach gmina wymieniła kilkanaście samochodów pożarniczych. W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna w Gutowie otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master. 8 września obchodzono stulecie powołania jednostki OSP Zielkowo. Nieodłącznym elementem strażackiego kalendarza są organizowane co roku gminne zawody strażackie w kategorii młodzieżowej i seniorów. 24 czerwca na Stadionie Miejskim w Mrągowie rozegrano wojewódzkie zawody. Powiat Iławski reprezentowały 4 młodzieżowe drużyny, w tym 2 z gminy Lubawa, w kategorii chłopców Rumienica, w kategorii dziewcząt Szczepankowo. Oprócz drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymały również dyplom za drugi wynik w konkurencji rozwijania bojowego. Drużyna chłopców, która w klasyfikacji generalnej uzyskała 6 miejsce, pochwalić może się drugim wynikiem mistrzostw w biegu sztafetowym. 3 czerwca na boisku w Kazanicach rozegrano gminne zawody pożarnicze seniorów. Do rywalizacji stanęło 18 jednostek OSP, 17 męskich i 1 żeńska. Chciałbym bardzo podziękować organizatorowi, czyli OSP Kazanice, za to, że bardzo pięknie przygotowali tutaj i tor, i te całe zawody. Chciałbym pogratulować zwycięzcom, a tym, co nie wyszło, no zawsze na drugi rok możemy nadrobić. No tutaj targowisko, że rzeczywiście chyba trzeci raz z kolei, za rok to będzie na zasadzie bij mistrza, chyba wszyscy będziemy realizować targowisko. Także jeszcze raz gratuluję.
Wzorem lat ubiegłych w lipcu przez miejscowości gminy Lubawa przechodzili rycerze biorący udział w tegorocznym 6. już Marszu na Grunwald. Tradycyjnie gmina Lubawa aktywnie włączyła się w organizację imprezy. Uroczystości odbyły się w targowisku oraz w Szczepankowie, gdzie uczestnicy marszu rozbili jednodniowy obóz i spędzili noc. W ramach imprezy odbyły się turnieje rycerskie, mecz piłkarski, jazdy konne oraz wiele innych atrakcji. Po raz kolejny w sierpniu na terenie gminy Lubawa w Targowisku Dolnym odbył się 2. Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny. Jego głównym organizatorem był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Izba Gospodarcza przy znaczącym współudziale gminy Lubawa oraz Lubawskiej Spółdzielni Hodowców Trzody lub Tucz. Dwudniową imprezę rozpoczął cykl wykładów dla rolników, natomiast niedziela przebiegła pod hasłem zabawy, licznych degustacji, konkursów z nagrodami i koncertów dla publiczności. Festiwal sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Najważniejszym świętem dla lokalnej społeczności jest obchodzone corocznie Święto Plonów. W 2012 roku gospodarzem dożynek gminnych była miejscowość Rumienica. W ramach uroczystości pielęgnujących lokalne tradycje odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz kuchnię ziemi lubawskiej. Atrakcją programu artystycznego był występ 20-osobowej orkiestry Bagat Panwirt z Brytanii. Orkiestra wzięła udział w uroczystości w ramach kilkuletniej współpracy gminy Lubawa z Unią Gmin Lanvoix-Ploua z Francji. Współpraca z francuskim partnerem w maju 2012 roku zaowocowała także wyjazdem studyjnym 32-osobowej grupy rolników, członków Lubawskiej Spółdzielni Hodowców Trzody lub Tucz oraz przedstawicieli gminy Lubawa do Brukseli i Unii Gmin Lanvoix-Ploua. Wyjazd poświęcony był zagadnieniom rolniczym, unijnym systemom finansowania oraz zagadnieniom samorządowym. Wyjazd uzyskał dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Efektem współpracy był także kolejny przyjazd do gminy Lubawa Paula Offreya, prezesa spółdzielni Uniporquest, największej francuskiej spółdzielni zajmującej się skupem, oceną i sprzedażą żywca wieprzowego. W ramach wizyty zwiedził gminne stacje uzdatniania wody, gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej oraz wziął udział w uroczystościach związanych z marszem na Grunwald w Szczepankowie. W dziedzinie polityki społecznej zadania gminy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który oprócz podstawowych zadań ustawowych podejmuje wiele inicjatyw w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, patologiom społecznym oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W gminie Lubawa funkcjonują alternatywne formy edukacji przedszkolnej pod nazwą grupy zabawowe, do których w ubiegłym roku uczęszczało ponad 260 dzieci w wieku 3-4 lat. Grupy zapewniają maluchom atrakcyjną formę edukacyjną. Funkcjonują w trybie 20 godzin tygodniowo przez 5 dni w tygodniu. Dziećmi opiekują się wychowawcy z przygotowaniem pedagogicznym, co daje gwarancję odpowiedniej jakości realizowanych zajęć. W gminie funkcjonuje 9 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Są one czynne od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. W minionym roku uczęszczało do nich ponad 250 dzieci. Wychowawcy oprócz pomocy w nauce organizują różne zajęcia i imprezy okolicznościowe.
Przedsięwzięcia realizowane przez ośrodek stały się przykładem dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży. W kwietniu podczas debaty pod tytułem W trosce o najmłodszych obywateli RP, opieka i edukacja, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci imienia Jana Amosa Komeńskiego, gmina Lubawa przedstawiła rozwiązania w zakresie edukacji najmłodszych dzieci. Również w kwietniu niemieccy pedagodzy ze stowarzyszenia Pestalozzi Probel Verband w ramach wizyty studyjnej zapoznali się z modelem edukacji przedszkolnej funkcjonującym w naszej gminie. Wizyta była także okazją do rozmów z wychowawcami, rodzicami, sołtysami oraz dyrektorami gminnych szkół. Natomiast w czerwcu uczestnicy ogólnopolskiego projektu pilotażowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w ramach wizyty studyjnej zapoznali się z inicjatywami gminy w zakresie aktywizacji i integracji dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje wiele działań mających na celu integrację lokalnej społeczności. Spośród nich należy wymienić m.in. piknik majowy w Rożentalu, powiatowe igrzyska osób niepełnosprawnych w Kazanicach, mikołajki grup zabawowych w Grabowie w Ałdykach, oraz spotkanie wigilijno-opłatkowe w Rożentalu. Warto także wspomnieć o bloku imprez zorganizowanych w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Oraz działaniach z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych. W gminie Lubawa działają 4 kluby seniora i 3 aktywne koła gospodyń wiejskich, które organizują ciekawe formy zajęć, spotkań okolicznościowych i wyjazdy integracyjne. Miło spędzamy czas, miło tu przychodzimy, chętnie przychodzimy. Dużo rzeczy nauczyliśmy się, dużo rzeczy zrobiliśmy. Na przykład wyszywaliśmy, robiliśmy różne rzeczy plastyczne. W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizował także przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych. Jednym z nich była realizacja 5. edycji projektu systemowego Aktywna Rodzina, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było zaktywizowanie i podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych 27 osób z terenu gminy Lubawa. W ramach kontraktów socjalnych beneficjenci projektu objęci byli wsparciem asystenta rodziny, uczestniczyli w treningu interpersonalnym, warsztatach aktywizacji zawodowej, kursie prawa jazdy kategorii B, skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz wzięli udział w wyjeździe integracyjno-aktywizacyjnym do Torunia. W ramach projektu realizowany był program aktywności lokalnej pod nazwą Gutowo – Mała Wieś – Nowe Możliwości, w ramach którego mieszkańcy Gutowa mogli wziąć udział w różnych specjalistycznych warsztatach oraz zajęciach prowadzonych przez animatora lokalnego. W tym roku ośrodek realizował także 2 zadania pod nazwą Przez aktywność do sukcesu oraz Nowe szanse w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu edycja 2011-2015. Celem głównym obu przedsięwzięć było zaktywizowanie bezrobotnych mieszkańców gminy Lubawa korzystających ze świadczeń ośrodka poprzez uczestnictwo m.in. w kursach zawodowych czy pracach społecznie użytecznych. Ośrodek realizuje przedstawione działania dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołami, radami sołeckimi, ochotniczymi strażami pożarnymi, klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich oraz parafiami rzymskokatolickimi i organizacjami pozarządowymi. Działalność w sferze społecznej z pewnością przyczynia się do ożywienia i aktywizacji wsi i jej mieszkańców.
Nowoczesna i w pełni dofinansowana infrastruktura sportowa, jaka funkcjonuje na terenie lubawskiej gminy, pozwala na aktywne usprawnianie sportu i przyczynia się do coraz większych sukcesów młodych sportowców na arenie wojewódzkiej i krajowej. W marcu drużyna chłopców zespołu szkół w Prątnicy zdobyła pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej szkół podstawowych w Reszlu. Gmina kładzie duży nacisk na sport masowy. Tradycyjnie w lipcu w Łążynie odbył się cieszący się dużą popularnością turniej rekreacyjno-sportowy sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców wsi gminy Lubawa. Uczestnicy rywalizowali w wielu konkurencjach, przeprowadzono także turniej piłki nożnej oraz pierwszy maraton po ziemi lubawskiej, kolarską imprezę organizowaną przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Lubawskim Klubie Kolarskim Ziemia Lubawa. We wrześniu wójt gminy Lubawa, przewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie uczestniczyli w podsumowaniu ogólnopolskiego 18. Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w ramach 4. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Na uroczystości wójt Tomasz Ewertowski odebrał z rąk Antoniego Bary, prezesa Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, oraz Mieczysława Borowego, prezesa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, puchar prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla gminy Lubawa za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju w grupie trzeciej. Rok 2012 był rokiem wytężonej pracy całego samorządu gminnego, dzięki której gmina mogła się rozwijać we wszystkich dziedzinach i polepszyć jakość życia jej mieszkańców.